Zbigniew Ziobro przedstawił szczegóły wielkiej reformy. Reforma sądownictwa. Zbigniew Ziobro zapowiada uwolnienie 2000 stanowisk sędziowskich. Poprzez spłaszczenie struktury sądownictwa powszechnego chcemy uzyskać efekt w postaci uwolnienia. Przeszło 2000 stanowisk sędziowskich, przekazał w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zapowiedział też m.in. Powstanie sądów regionalnych, nadanie równego statusu sędziom w Polsce i powiązanie zarobków sędziów ze stażem pracy. Przedstawiciele MS podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawili założenia projektów ustaw składających się na reformę sądów powszechnych. Zbigniew Ziobro podkreślał, że sądownictwo działające dobrze, sprawnie, szybko i blisko ludzi jest warunkiem dobrze funkcjonującego, demokratycznego państwa. Jak dodał, prezentowana reforma sprowadza się do likwidacji wielu obszarów biurokratycznie rozbudowanej machiny sądownictwa. Poprzez spłaszczenie struktury sądownictwa chcemy po pierwsze uzyskać efekt w postaci uwolnienia przeszło 2000 stanowisk sędziowskich oświadczył Zajmą się orzekaniem Ziobro podkreślił, że będzie to bardzo istotne wzmocnienie sądów. Gdyż po zmianach sędziowie zamiast angażować się w prace biurokratyczne, zajmą się orzekaniem, czyli tym, na co liczy i czego oczekuje polskie społeczeństwo. Jesteśmy przekonani, że już tylko ta jedna zmiana istotnie i pozytywnie przełoży się na sposób funkcjonowania polskiego sądownictwa, ocenił szef MS. Ziobro dodał, że niezależnie od tego rodzaju zmian, Wprowadzana struktura sprowadza się do tego, że w 350 miejscowościach w Polsce będą funkcjonować z jednej strony sądy regionalne, będzie ich 20, ale z drugiej strony też sądy okręgowe. Nie likwidujemy żadnego sądu rejonowego. Żaden sąd, który dzisiaj działa, nie zostanie zlikwidowany, zapewnił. Dodał, że obecnie działające sądy rejonowe będą miały statut sądu okręgowego. Sędziowie będą mieli jeden status reforma, którą proponujemy prowadzi bezpośrednio do takiego wniosku, do takiej konsekwencji, że sędziowie będą mieli jeden status, chcemy wprowadzić zasady równości sędziów sądów powszechnych w Polsce, powiedział Uziobro. Dzisiaj, mówił szef MS, sędziowie mają różny status, są sędziowie sądów rejonowych, sądów okręgowych, sądów apelacyjnych. Tworzą się rozmaite też grupy interesów w obszarze sądownictwa, my chcemy z tym raz na zawsze skończyć. Chcemy, żeby każdy sędzia był sobie równy, aby każdy sędzia był raz jeden powoływany w drodze nominacji prezydenckiej i powierzano mu na cały okres jego służby tę władzę sędziowską. By nie musiał przechodzić po raz kolejny procesów nominacyjnych, powiedział Ziobro. Każdy sędzia raz jeden będzie powoływany i będzie miał status sędziego sądu powszechnego, i wszyscy sędziowie będą sobie równi, dodał szef MS, stwierdzając, że takie rozwiązanie zwiększy niezależność i niezawisłość sędziów. Ziobro mówił też, że nowe rozwiązania łączą się z poprawą statusu finansowego sędziów szeregowych, a dzisiaj różnice w zarobkach między sędziami o takim samym stażu sięgają 4000 złotych. To zostanie całkowicie zlikwidowane: zarobki sędziów będą ściśle powiązane z ich stażem pracy, powiedział szef MS, dodając, że to też zwiększy niezależność sędziów. Zapowiedział też stworzenie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii punktów sądowych w każdej gminie, również, jak dodał, w takich gminach, w których nigdy do tej pory nie było sądu. Chcemy, żeby samorządy mogły w porozumieniu z sądami zakładać punkty sądowe w gminach, które będą miejscem profesjonalnej obsługi obywateli, w którym obywatel będzie mógł dowiedzieć się o stanie jego sprawy, o wyznaczonych terminach, o wylosowanym składzie i uczestniczyć w rozprawie online, powiedział Ziobro.